Rozmowa dnia. W naszym studiu pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, pani profesor Małgorzata Fuszara. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Głośno o pani ostatnio. No właśnie, tak się zrobiło głośno. Nie z tego powodu, o którym bym chciała, bo chciałabym rozmawiać o konwencji. Kiedy się umawialiśmy na rozmowę kilka dni temu, o tym miało być. No na razie opozycja żąda pani dymisji. Czy nosi się pani z takim zamiarem? Oczywiście, że się nie noszę z takim zamiarem i oczekiwanie opozycji jest kompletnie absurdalne. Wczoraj padło pod moim adresem kilka kłamstw z ust kilku panów z opozycji i czekam, że mnie przeproszą, jeżeli są ludźmi honoru. Zobaczymy. No to właściwie pierwsze pytanie powinno brzmieć, czy jest pani zwolenniczką kazirodztwa? Oczywiście, że nie jestem. No i to jest właśnie to kłamstwo. Nie byłam, nie jestem. Odpowiednie oświadczenie ukazało się na mojej stronie, zostało rozesłane do papu i po prostu opozycja w tej sprawie kłamie. Początek wziął się w roku 2012, 25-26 dzień maja, Ośrodek Studiów Amerykańskich i taka interdyscyplinarna konferencja zatytułowana Nienormatywne praktyki rodzinne. To była taka wstęp. Konferencja naukowa, chyba dwudniowa, nie pamiętam już w tej chwili. Ja słowo wstępne do niej wygłaszałam jako dyrektorka instytutu i jako osoba, która się socjologią właściwie socjologią prawa rodzinnego zajmuje. I rzeczywiście w tym wstępie mówiłam o tym, że na Zachodzie toczy się debata nad wszystkimi przesłankami uniemożliwiającymi małżeństwo. Ja zwracam uwagę Państwa na tytuł Nienormatywne praktyki rodzinne. Czyli takie, które się w normie przynajmniej polskiej nie mieszczą. Wśród przesłanek, które nie pozwalają na zawarcie małżeństwa, są tak zwanymi nieusuwalnymi, czyli przez sąd także nieusuwalnymi przeszkodami, występuje w Polsce wiek, płeć, właśnie związki rodzinne, także pewne rodzaje chorób umysłowych i dyskusja co do wszystkich tych przesłanek na świecie się toczy. Ja bym się kompletnie nie nadawała na naukowca i musiałabym zmienić pracę, gdybym nie wiedziała, jakie dyskusje się toczą na Zachodzie, gdybym o tym i w innych krajach, nie tylko na Zachodzie, gdybym nie rozmawiała o tym na zajęciach, gdybym nie dyskutowała tych spraw ze studentami. Zresztą na przykład dyskusja dotycząca wieku w Polsce toczy się także, no bo pamiętajmy, że chociażby w Polsce sąd może zezwolić 16-letniej kobiecie na zawarcie związku małżeńskiego, a nie może 16-letniemu mężczyźnie. Także dyskusje wokół tych przesłanek po prostu trwają. To jest jedna z tych przesłanek, ale to nie ma nic wspólnego z żadnymi rządowymi programami, ani z żadnymi postulatami. To, że się debatuje nad pewnymi sprawami, to, że w antropologii kulturowej omawia się przecież takie społeczeństwa, w których tych zakazów nie ma, to nie znaczy, że ktoś coś takiego postuluje u nas. Ja przytaczałam tam zresztą wyniki badań socjologicznych, które wskazywały, że w Polsce 6% wtedy społeczeństwa było za odejściem od tej właśnie przesłanki uniemożliwiającej małżeństwo. W tym kłamstwie, które się wczoraj pojawiło, rzecz była zmanipulowana w taki sposób, że wycięto pierwsze zdania, w których ja mówię, że w Anglii i w Niemczech toczą się debaty nad sensownością utrzymania takich przesłanek. Znaczy ja myślę, że chodziło raczej o to zdanie, właśnie o pytanie, czy dziś jest sens utrzymywania zakazu małżeństw pomiędzy rodzeństwem. No tak, a to było poprzedzone powiedzeniem, że właśnie to, takie debaty się toczą. I oczywiście można się nad tym zastanawiać. Pamiętajmy, że no w Egipcie był w ogóle w wyższych kastach nakaz małżeństw. W polskiej kulturze mamy taki przykład. Myślę, że wiele osób o tym pamięta. Anny i Stanisława Oświęcimów. Nawet opera jest na ten temat Karłowicza. To było rodzeństwo, w którym on uzyskał zgodę papieża na małżeństwo z własną siostrą. To nie ma pewności, zdaje się, czy to jest legenda, czy prawda historyczna, ale każdy, kto odwiedza Krosno, czyta to na epitafiach tego rodzeństwa. To nie ma znowu, jeszcze raz chcę powiedzieć, żebyśmy tutaj niczego nie zamącili. Nigdy nie byłam i nie jestem zwolenniczką odejścia od żadnych regulacji, które w tej chwili w Polsce obowiązują. Zarówno w prawie rodzinnym, które traktuje to jako przesłankę uniemożliwiającą małżeństwo, jak i w prawie karnym, który przewiduje karanie za to, chociaż znowu trzeba pamiętać, że jest w Europie szereg krajów, które takiego karania nie przewiduje. A co pan profesor sądzi o wpisie usuniętym już z blogu tygodnika Polityka profesora Jana Hartmana? Nie mówię, że jestem za legalizacją związków kazirodczych. Twierdzę tylko, że warto rozpocząć dyskusję na ten temat. Z partii został wyrzucony.
Wie pan, ja dziś leżę tej sprawy, w związku z tym nie chciałabym wchodzić w całą tą sprawę. Ja myślę, że moja wypowiedź na konferencji została dlatego wyciągnięta, że zrobiło się głośno o profesorze Hartmanie. Ja myślę, że przeciwnicy rządu i moi przeciwnicy w związku z tym no mają szereg różnych moich wypowiedzi, które w razie czego będą wyciągać z worka i próbować je podczepić pod różne sprawy, które w tym momencie są głośne. Ale jednym z elementów, ja chcę powiedzieć o kilku niebezpieczeństwach, które się w tym ataku na mnie pojawiły. Pierwsze niebezpieczeństwo to jest atak na wolność akademicką. I to jest druga taka sytuacja po ataku na gender studies, kiedy politycy zaczynają próbować dyktować naukowcom, o czym mają dyskutować na uniwersytetach, na uczelniach, na czym nie. To bardzo brzydko wygląda. To jest, bardzo pachnie na odległość homo sovieticus, bardzo pachnie na odległość cenzurą i naprawdę nie sądziłam, że kiedykolwiek się tego w wolnej Polsce doczekam. I to ze strony partii, na czele której stoi były opozycjonista. Druga taka bardzo niebezpieczna rzecz odnosi się także do tego, że debaty się na boczne tory sprowadza. Ze mną trudno jest opozycji dyskutować na argumenty przy okazji ratyfikacji konwencji. To jest w tej chwili rzecz, która się wysuwa na plan pierwszy w moich z opozycją debatach. I tam nie ma żadnych merytorycznych po drugiej stronie argumentów. I tam jest także wiele kłamstw. Ja chcę państwu powiedzieć i podkreślić, że podpisy zbierane tam są pod kłamstwami, to znaczy tam są stwierdzenia tego rodzaju, że konwencja ułatwi aborcję, że konwencja inaczej małżeństwo definiuje. Tego w konwencji nie ma. W związku z tym adwersarze próbują otoczeniu, próbują słuchaczom wmówić, że jakieś zło tego rodzaju z konwencji płynie, podczas gdy go tam w ogóle nie ma. Jak się nie ma argumentów rzeczowych, no to próbuje się kogoś zaatakować w taki sposób, który jest łatwy, bo tu nie trzeba nic wiedzieć. Wystarczy tylko coś przekręcić. O konwencji za chwilkę, jeśli pani profesor pozwoli, ale no fakt jest faktem. Trudno się pani będzie obronić i wyjść jakoś cało z tego tematu związanego z kazirodztwem. Oto jeden z portali internetowych towarzyszący jednej z największych gazet w naszym kraju stwierdza w tytule: szok, Polska minister popiera kazirodztwo. Wie pan, ja się w ogóle nie zamierzam bronić, bo to nie o to chodzi. To znaczy kłamstwa się pojawiają w sferze publicznej. Wchodząc do polityki się z tym liczyłam, że takie kłamstwa także mnie dotkną. No cóż, tak polityka wygląda. Jak się nie umie wygrać wyborów normalnie, no to się uprawia czarny PR. No to teraz konwencja. Przypomnijmy jej tytuł. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet miała być we wrześniu. Na poziomie Sejmu stosowna uchwała, ustawa przyjęta na początku października. Termin jest przesuwany. Czy w ogóle dojdzie do ratyfikowania? Według wszystkich zapewnień, które otrzymuję, no oczywiście ratyfikacja nastąpi. W tej chwili ona jest przewidziana na posiedzeniu komisji połączonych, ponieważ to rzecz wróciła do komisji. Zostały zgłoszone poprawki? Tak, tylko że też chcę powiedzieć, że tak naprawdę nie zostały zgłoszone poprawki. Tam tak naprawdę w formie poprawki zgłoszono wniosek o odrzucenie konwencji. Ale gdyby to był wniosek o odrzucenie, to ona by mogła być od razu wtedy następnego dnia głosowana z wnioskiem o odrzucenie jako wnioskiem najdalej idącym. Także ona przybrała formę poprawki, to znaczy brzmiącej w ten sposób, że zamiast ze stwierdzenia, że Sejm ratyfikuje konwencję, jest, że nie ratyfikuje konwencję. Na tym ta poprawka polega. No i w związku z tym marszałek prowadzący zdecydował o skierowaniu jej ponownie do połączonych komisji. Teraz komisje muszą, zresztą komisje nad tym głosowały, chcę od razu to powiedzieć, ponieważ taki wniosek był też na posiedzeniu komisji zgłoszony i był odrzucony. Także będzie jeszcze raz głosowała komisja właściwie nad tym samym, co już było. Jeszcze raz chcę powiedzieć, tam nie padały żadne argumenty merytoryczne przeciwko konwencji. Tam się straszy ludzi po prostu. Czymś, czego w konwencji nie ma. Natomiast powtarza się gołosłownie, my także jesteśmy przeciwko przemocy. No, chciałabym się dowiedzieć, jaki program pozytywny mają ci, którzy stwierdzają, my także jesteśmy przeciwko przemocy, jednocześnie namawiając i strasząc konwencją przeciw przemocy. Wie pan, moja znajoma cudzoziemka, która jest w tej chwili w Polsce,
słuchała ze zdumieniem tej dyskusji, zaczęła mnie pytać, czy bicie żon należy do jakiejś tradycji polskiej rodziny, ponieważ słyszy ciągle argument, że konwencja jest przeciwko tradycyjnej polskiej rodzinie. No to po prostu wszystko się w całość nie składa. Jeżeli jesteśmy przeciwko przemocy, jeżeli jesteśmy za utrzymaniem całości polskich rodzin, to musimy być za ratyfikacją konwencji. Ja wielokrotnie prowadziłam badania nad rozwodami i w Polsce podstawowym powodem, dla których dochodzi do rozwodu, jest przemoc. Przemoc w rodzinie. Jeżeli będziemy ją eliminować, to polskie rodziny po prostu nie będą się rozwodzić. W związku z tym mówienie, że ta konwencja jest przeciwko rodzinie, jest kompletnym przekłamaniem. Czyli konwencja może być przyjęta. Oczywiście najpierw trzeba będzie tylko szable policzyć. Oczywiście, że to tak. To zdaje się przede wszystkim w Platformie Obywatelskiej. Tak. To znaczy, ale tutaj pani czyni pewną nadzieję, że może tak się stać, że konwencja może być przyjęta. Myślę, że będzie najpóźniej po wyborach samorządowych. A no właśnie. Pytanie co do pewnej regulacji, czyli tak zwanej ustawy suwakowej. Jak pani profesor sądzi, czy ona w ogóle ujrzy światło dzienne? Przypomnę, że ta ustawa przewiduje naprzemienne umieszczanie na listach wyborczych kobiet i mężczyzn. No właśnie, też Donald Tusk w marcu zapewniał, że to już jest prawie gotowe, że to szybko przejdzie przez parlament. No i co? No właśnie, to mnie też niepokoi. Ja nie jestem posłanką, w związku z tym jest mi trudno powiedzieć, dlaczego to utknęło w parlamencie. Ja się tą sprawą będę zajmowała. Zresztą w czasie mojej pierwszej rozmowy z panem premierem Tuskiem, kiedy proponował mi to stanowisko, pytałam o dwie sprawy, o konwencję i o suwak. W obu sprawach uzyskałam odpowiedź, że tu nie ma żadnych problemów. Rzeczywiście sprawa suwaka jakoś utknęła w parlamencie, ale chciałabym dokończyć jedną sprawę, kiedy wrócę do drugiej, ale bardzo niedługo będę musiała do niej wrócić, bo pamiętajmy, że tutaj chodziłoby o to, żeby suwak wszedł jako obowiązkowy przed wyborami parlamentarnymi. W związku z tym musi wejść co najmniej pół roku przed terminem wyborów, żeby był odpowiedni, przewidziany kodeksem wyborczym czas. Także już niedługo trzeba będzie się tym zająć. Myślę, że jakaś forma suwaka, którą zresztą Platforma Obywatelska stosuje tak naprawdę taką zasadę, która jest w prawie hiszpańskim. To znaczy to jest taka zasada około 40%, która powoduje właśnie, że w pierwszej trójce musi być jedna, w pierwszej piątce dwie kobiety albo dwóch mężczyzn. Bo pamiętajmy, że to, chociaż nazywane to jest kwotą dla kobiet, to jest kwota płci. To znaczy mówiące o minimalnym udziale kobiet i mężczyzn zarówno na liście, jak i na pewnych miejscach list. Pamiętajmy, że w różnych krajach to były takie sekwencyjne dochodzenia do kwot. W Belgii jest takim przykładem, gdzie wprowadzano najpierw 1/3, później wprowadzano zaostrzenie do 50%, wprowadzano naprzemienne najpierw w pierwszej trójce listy, a później na całej liście. Także nie jesteśmy jedynym krajem, który to w takich sekwencjach próbuje wprowadzić. Jeszcze na koniec, pani profesor, czy widzi pani potrzebę regulacji w biznesie, wprowadzenia parytetów? W co piątej spółce giełdowej jest miejsce dla kobiet w zarządzie, nieco lepiej jest w radach nadzorczych, ale czy w ogóle jest potrzeba tak, w tego typu instytucjach? Zdecydowanie tak i to widać po krajach, które wprowadziły takie regulacje. Kilka krajów wprowadziło regulacje i tam się zwiększyło bardzo uczestnictwo kobiet i jest bardzo wiele wyników badań i sam biznes o tym mówi, że lepiej zarządzane są firmy, które mają zarządy różnorodne. Nie tylko pod względem płci zresztą, ale różnych zróżnicowań, które w danym kraju zwłaszcza są, ale nie tylko, dlatego że firmy działają w tej chwili globalnie. Po prostu jest inny sposób zarządzania, inny sposób myślenia, większa innowacyjność takich firm. A ja brałam udział w takim seminarium w Oslo, tym dotyczących i kobiety, które przeszły przez awanse w takich firmach, w których są kwoty właśnie, mówiły o swoim doskonałym doświadczeniu, które po prostu zmusza w takiej sytuacji kwot firmy do myślenia o ścieżkach karier i kobiet i mężczyzn jako takich osób, które wchodzą później do zarządu. Dlatego, że nie dajmy się ogłupić. Ludzie, którzy prowadzą wielkie firmy, to przecież nie są ludzie, którym nie zależy na wyniku tych firm. Jeżeli im zależy i mają kwoty, to znaczy, że muszą myśleć przyszłościowo o wykształceniu i kobiet, i mężczyzn do tego, żeby byli świetni w zarządach i to robią. Jeżeli kwot nie ma, to jak widać z doświadczenia, myślą tak tylko o mężczyznach. Dziękujemy za rozmowę. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, pani profesor Małgorzata Fuszara, gość Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. 7:32. Pierwszy program Polskiego Radia.